Dobrze. Szanowni Państwo, najpierw chciałam zaapelować do ministra Czarnka. Apeluję do ministra Czarnka, żeby przeprosił Polaków. Przeprosił Polaków za to, jak wydaje pieniądze, które pochodzą z ich podatków. Ale również, żeby przeprosił wszystkie przyzwoite organizacje pozarządowe, które nie mają pieniędzy od ministra Czarnka, a robią wielką robotę dla wszystkich Polaków. Pan minister Czarnek już zapowiedział, jak rozumiem, przestraszył się i próbuje ratować swoją skórę, że fundacje zwróciły się do niego, żeby w aneksach przedłużyć trwałość projektu, czyli czas, w którym nie można przeznaczyć nieruchomości na cele komercyjne, do 15 lat. Sprawdzimy to. Sprawdzimy bardzo dokładnie, które fundacje o to się zwróciły i jak to wygląda. Co więcej, powiem szczerze, że to najlepiej świadczy o tym, że mamy do czynienia z fundacjami, które śmiało można nazwać powiązanymi z PiS, ponieważ jak rozumiem, te fundacje są zainteresowane ratowaniem skóry pana ministra Czarnka. Co więcej, pan minister Czarnek próbuje spłycać sytuację dotyczącą roli fundatorów fundacji. Fundacja Polska Wielki Projekt ma dwóch fundatorów. Oboj to są osoby fizyczne. Pan europoseł PiS Krasnodębski i pan Walkowiak, mąż pani Anny Bieleckiej, skądinąd prowadzącej słynny salonik pani Bieleckiej, w którym zapadają decyzje dotyczące na przykład, kto ma być prezesem Trybunału Konstytucyjnego, w tym wypadku akurat Przyłębska. Chciałam powiedzieć bardzo jasno, w statucie fundacji Polska Wielki Projekt jest bardzo jasno powiedziane, że majątek fundacja może przekazać innym instytucjom, które będą realizować cele fundacji. Na przykład podstawowy cel fundacji to jest organizacja kongresu Polska Wielki Projekt. Ja przypomnę, że Srebrna powstała poprzez fundację i przypomnę, że jeżeli cel fundacji, czyli organizacja kongresu Polska Wielki Projekt zostanie przekazany na przykład Srebrnej, to jak rozumiem majątek również po okresie trwałości projektu będą mogli przekazywać. To jest przykład, jak się polskimi pieniędzmi polskich podatników gospodaruje. Pan minister Czarnek powiedział jeszcze jedną rzecz, że my mówiłyśmy o kartach oceny pojedynczych ekspertów. Wyjaśnijmy sobie. My mamy protokoły. Protokoły to jest grupa ekspertów. W tym wypadku podpisało się pod nią 11. Mamy zanonimizowane, stąd nie ma nazwisk. I na tych protokołach są negatywne oceny. Proszę bardzo, to wygląda w ten sposób. Negatywne oceny w stosunku do poszczególnych fundacji. W tym wypadku mam protokół z 3 listopada. Przypomnę, że ogłoszone wyniki konkursu były 4 listopada. W tym protokole bardzo jasno jest negatywna ocena dla Fundacji Polska Wielki Projekt. Kiedy ona uzupełniła te dokumenty, jeżeli 3 jest ocena negatywna, a 4 otrzymała przydzielone pieniądze? Kolejna kwestia. Pan minister Czarnek mówi o pieniądzach, które daje szkołom w całej Polsce, jaki on jest hojny. Wspomina tutaj, że na przykład takie Jakubowice Konińskie na rozbudowę szkoły dostały 15 milionów złotych. To jest ciekawe, że wspomina akurat Jakubowice Konińskie. Oczywiście jest to miejscowość w województwie lubelskim zupełnie przypadkowo. Co więcej, w ramach konkursu, o którym mówimy, również w Jakubowicach Konińskich OSP dostało 650 tysięcy złotych. Co więcej, i dostało je w drugim rozdaniu, już po pierwszym rozstrzygnięciu konkursu. Co więcej, Jakubowice Konińskie, szkoła, sprawdziłyśmy, wygląda na to, że jest tam jedna szkoła. Dyrektorem szkoły jest pan Przemysław Chudzik, szwagier ministra Czarnka. Czyli okazuje się, że 15 milionów przypomniał sobie, że dostała szkoła, w której jego szwagier jest dyrektorem, a Jakubowice Konińskie są 4 km od miejsca jego zamieszkania i też zupełnie przypadkowo dostała tam OSP w Jakubowicach Konińskich poza rozstrzygnięciem pierwszym konkursu 650 tysięcy na funkcjonowanie, mimo negatywnej opinii zespołu doradców ministra Czarnka. Szanowni Państwo, to dzisiejsze wystąpienie pana ministra Czarnka było jednym wielkim przyznaniem się do winy. Znaczy te argumenty, które dzisiaj z mównicy sejmowej próbował przekazać opinii publicznej pan minister Czarnek, to były argumenty przeciwko niemu. One pokazują samo wycofanie się i powiedzenie, że aneksami będziemy przedłużać umowy na 15 lat, pokazują, że pan minister Czarnek albo został zmuszony, albo się zorientował, że oddawanie
nieruchomości fundacją jest jednym wielkim przekrętem. Ale proszę Państwa, 15 lat minie szybko. Po tych 15 latach te wille dalej zostaną w rękach fundacji. I nie jest tak, jak pan minister Czarnek mówi, że pieniądze ze Skarbu Państwa po kupieniu willi wracają do Skarbu Państwa. Pieniądze może wrócą, ale willa zostanie w rękach fundacji. I fundacja po tych 15 latach będzie z nią mogła zrobić to, co ma w celach statutowych, czyli przekazać na przykład innej fundacji organizującej Kongres Polska Wielki Projekt, jeżeli mówimy o tej największej dotacji. Szanowni Państwo, przyznaniem się do winy była wczorajsza informacja pana premiera Morawieckiego, który powiedział, że pewnie będzie trzeba przeprowadzić audyt w Ministerstwie Edukacji. Czyli zaczęło chyba docierać do pana premiera, że sprawa robi się niebezpieczna. Ale my nie żądamy audytu, my żądamy kontroli, my żądamy zabezpieczenia dokumentów, żeby nie było malwersacji, żeby nie było hachmęcenia przy tych dokumentach. My żądamy informacji mówiącej o tym, o wszystkich tych niejasnościach i wszystkich tych przekrętach, które były robione przez pana ministra Czarnka przy tym przetargu. To, że pan minister Czarnek kłamie, wiemy od dawna. Ale dzisiejsze jego wystąpienie mówiące o 5,3 miliardach złotych przeznaczonych na inwestycje w edukację, to już jest szczyt hipokryzji. Owszem, przekazał 15 milionów szkole, w której dyrektorem jest jego szwagier, ale z 5,3 miliarda złotych nie potrafi się do dzisiaj wytłumaczyć. Wystąpiłyśmy do ministra edukacji, wystąpiłyśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o informację, jakie inwestycje zostały wykonane w kwocie tych 5,3 miliarda złotych. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Jedynie pokazano nam inwestycje na kwotę 1,3 miliarda. Gdzie są pozostałe 4 miliardy złotych? Gdzie są te pieniądze? Jeżeli minister z mównicy sejmowej mówi o tym, że przeznaczył na inwestycje 5,3 miliarda złotych, powinien mieć wykaz tych inwestycji i powinien każdemu Polakowi i każdej Polce umieć precyzyjnie powiedzieć: wyremontowaliśmy z pieniędzy państwa szkołę, nie tylko w miejscowości, w której dyrektorem szkoły jest szwagier, ale również w każdej innej miejscowości, w małej wiejskiej gminie, w małym sołectwie, w większym mieście, tam gdzie rzeczywiście są potrzeby, tam gdzie rzeczywiście ludzie proszą o pieniądze na remont, na inwestycje. Najpierw zabierają Polakom pieniądze, a potem chwalą się, że dzielą te pieniądze, ale nie już dla Polaków, tylko na wille dla swoich. Proszę Państwa, my czytałyśmy uważnie zarówno wnioski, jak i karty oceny. I dla nas nie ulega wątpliwości, że są tam również organizacje, które robią dobre rzeczy dla Polaków. Tylko pamiętajmy o jednym. To są pieniądze publiczne. Po pierwsze, nie powinny być wydatkowane na nieruchomości. Powinny być wydatkowane na konkretne projekty, które trafią do Polaków. Po drugie, jeżeli jest tyle wątpliwości ze strony ekspertów, jest negatywna ocena grupy doradców, zespołu doradców. Przypomnę, że to są takie protokoły, które podpisywało, jak rozumiem, 11 doradców ze strony ministra, gdzie wyraźnie ocena jest negatywna. I minister mimo to podejmuje decyzję, i to jest jego autonomiczna decyzja, to w tym momencie ponosi też odpowiedzialność za to, że jeżeli w tych opiniach jest napisane, że możemy nie mówić o braku racjonalności, gospodarności, to on podejmuje decyzję. Jest jeszcze jedna kwestia. Część tych organizacji zajmuje się różnymi rzeczami, pomocą społeczną, ale nie zajmuje się celem podstawowym, który był napisany w konkursie, edukacją. To był projekt Ministerstwa Edukacji i w cele konkursu było wyraźnie napisane realizowanie celów edukacyjnych, a mimo to było napisane wyraźnie w kartach, że nie realizują tych celów, a pieniądze dostały.
nas, my nie oceniamy fundacji. My oceniamy sposób wydatkowania pieniędzy przez ministra Czarnka. Folwark ministra Czarnka. To, że traktuje tak pieniądze publiczne. Dziękujemy Państwu bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Wiem. Tak, o której tutaj panie bardzo wiele mówiły. Bardzo mówiły wiele złego o fundacji, tak naprawdę. No słucham. Tak, chciałem zapytać panie, dlaczego pani mówiła nieprawdą i szkolenie jest nazywana nieruchomość, z której tak naprawdę na którą fundację nie otrzymała wynagrodzenia, ponieważ wycofała wniosek na tą nieruchomość. Dlaczego teraz fundacja na tym cierpi, jest ukazywana nieruchomość? Otrzymałem to.